Cześć, witam Cię serdecznie. Cześć. A raczej witamy Cię, bo właśnie świętujemy z moją żoną 5-lecie naszego związku. Także wyjątkowy czas, walentynki. Teraz 2018 rok, my poznaliśmy się 5 lat temu dokładnie. No i dzisiaj chciałbym właśnie z tej okazji opowiedzieć Ci o 15 rzeczach, które powinny zaistnieć w Tobie czy w Twoim związku, tak żebyś mógł właśnie, czy mogła stworzyć szczęśliwy związek. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynamy! No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o związkach, ponieważ no jest to jeden z najważniejszych obszarów życia każdego człowieka. Jeśli nie jesteś jakimś tam ewenementem, który planuje całe życie spędzić samotnie, albo ewentualnie skakać z kwiatka na kwiatek do końca swoich dni, to myślę, że ten film będzie właśnie idealną skarbnicą wiedzy dla Ciebie, jak sprawić, żeby stworzyć szczęśliwy związek. My właśnie z moją żoną od 5 lat już mamy przecudowny, najlepszy związek, jaki tylko mogę sobie wyobrazić. Radzimy sobie doskonale tutaj i oprócz tego ja wcześniej też miałem bardzo duże doświadczenie w związkach. Poszukiwałem właśnie tej swojej właściwej miłości, poszukiwałem tej osoby, z którą mógłbym stworzyć bardzo szczęśliwą relację. I dostrzegłem na tej drodze, że tak naprawdę część rzeczy, które właśnie odpowiadają za sukces w związku, oparta jest o Twoje zachowanie, czyli nie jest koniecznie powiązana z samą Waszą relacją, tylko z tym, jakie Ty masz życie, w jaki sposób Ty się zachowujesz. Część rzeczy natomiast dotyczy właśnie relacji między Wami, czyli tego, w jaki sposób Wy nawzajem siebie traktujecie w związku. I chcę przedstawić właśnie Tobie dzisiaj tych 15 punktów, które uważam, że są najważniejszymi właśnie elementami tego, żeby móc zbudować szczęśliwą relację. Móc budować taki związek, który no, będzie przez długie, długie lata, a może i do końca życia dla Ciebie czymś właśnie fantastycznym. Pierwszy punkt to Twoje poczucie własnej wartości. Pierwszy punkt to poczucie Twojej własnej wartości. Uważam, że to jest jeden z elementów podstawowych przy budowie właśnie związku. I od razu chcę zaznaczyć na samym początku, że nie chodzi o to, żebyś Ty wywyższał się nad innymi ludźmi. To nie chodzi o to, że Ty masz traktować ludzi po prostu niżej i dzięki temu czuć się wyżej. To do niczego nie prowadzi, zwłaszcza w związkach i relacjach, biorąc pod uwagę nawet ich rozpoczęcie, bo ktoś, kto po prostu zgrywa się, dziewczyna na przykład, która zgrywa się na księżniczkę, którą pewnie nie jest, albo facet, który zgrywa się, że to on w ogóle nie jest i traktuje innych ludzi właśnie z pogardą, raczej nie stworzy szczęśliwego związku i później tak samo w tym związku też nie ma co liczyć na to, że to będzie szczęśliwa relacja, jeśli Ty będziesz traktować swojego partnera czy partnerkę z góry, nie? Natomiast chodzi o Twoje własne poczucie własnej wartości. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ pozwoli Ci to, po pierwsze, pokazać tej drugiej osobie, że Ty masz wartość. A przecież kto zna Ciebie najlepiej na świecie? Kto wie na temat Ciebie najwięcej rzeczy? No Ty sam. Więc jeśli Ty byś okazywał na przykład niską wartość, brakowałoby Ci pewności siebie w związku, to również Twój partner czy partnerka po jakimś czasie zaczną to dostrzegać i zaczną Cię traktować tak, jak uważasz. To jest pierwsza rzecz. Natomiast drugi aspekt związany z tym jest taki, że osobie, którym brakuje właśnie pewności siebie, osobie, którym brakuje w związku tej wartości, mają niską samoocenę, bardzo często popadają w różnego rodzaju pułapki. Pułapkę na przykład związaną z chorobliwą zazdrością. Pułapkę związaną z tym, że co chwilę postrzegają właśnie swojego partnera czy partnerkę jako osobę, która potencjalnie może ich zdradzić, że jak się spotyka z jakimiś znajomymi, to od razu na pewno z nimi wszystkimi sypia i tak dalej. Tego typu paranoje na pewno nie pozwolą Ci stworzyć szczęśliwego związku i prędzej czy później mogą doprowadzić do jego rozpadu. Więc musisz wytworzyć sobie właśnie poczucie silnej wartości. Tego uczymy Was w wyzwaniu 90 dni. Cały ten kurs właśnie jest między innymi stworzony po to, aby pracować nad Twoją pewnością siebie, nad Twoją samooceną. Punkt drugi. To jest, ja to nazywam kategoriami związków i Ty powinieneś tworzyć związki najlepszej pierwszej kategorii. Natomiast jakie te kategorie mogą być? Trzecia kategoria to jest taka, w której zarówno facet, jak i kobieta, bo na innych, wybaczcie tutaj, na relacjach tutaj homoseksualnych, ja się niestety nie znam. Natomiast jeśli mamy faceta i kobietę i oni nawzajem tylko chcą brać z tej relacji, tylko chcą brać z tego związku, to niestety jest to związek właśnie tej trzeciej, najgorszej kategorii. Kończy się on przeważnie tym, że no po prostu któraś osoba stwierdza już, że nie ma siły, że nie dostaje nic i po prostu ludzie się rozstają. To jest najgorsza kategoria związków, która raczej nie przewiduje tego, żeby ten związek trwał przez długi czas i przyniósł komukolwiek szczęście. Druga kategoria to jest kategoria taka, w której Ty jesteś skłonny, czy jesteś skłonna dać komuś coś, natomiast oczekujesz czegoś w zamian. Czyli na przykład ja dla Ciebie coś zrobię tylko wtedy, kiedy Ty zrobisz dla mnie coś innego, nie? Czyli ludzie po prostu w ten sposób się, można powiedzieć, szantażują albo nastawiają się po prostu na jakąś transakcję w związku.
na transakcję w związku, czyli ja dopiero będę robić dla ciebie pewne rzeczy, jeśli ty zrobisz coś innego dla mnie. No i związki najważniejsze, czyli związki pierwszej kategorii, te najlepsze, w których oboje partnerzy dają coś od siebie, chcą dawać coś tej drugiej osobie, nie oczekując nic w zamian. Nie oczekując nic w zamian. I to jest właśnie najlepsza kategoria związków, do czegoś takiego powinieneś czy powinnaś dążyć. Jeśli zobaczysz oczywiście, że ten partner w związku cię oszukuje, no bo jeśli ty będziesz osobą na przykład, która chce stworzyć związek pierwszej kategorii, czyli tej, w której dajesz, a na przykład twój partner czy partnerka będzie osobą z kategorii tej trzeciej, czyli będzie chcieć tylko brać, no to też takie coś nie ma szans przetrwania przez dłuższy okres czasu. Ludzie, żeby stworzyli szczęśliwy związek, oboje muszą dawać, oboje muszą chcieć w miarę bezinteresownie po prostu dbać o tą drugą osobę i dawać coś od siebie. Punkt trzeci to jest to, że w związku musi być brak, absolutny brak fochów. Fochy to jest no, mechanizm, przeważnie kobiety lubią fochy, aczkolwiek mężczyźni też tutaj lubią strzelać dupą, jak to się nazywa, rzucić tyłkiem po prostu i się na kogoś obrazić. Obrazić się. Często kobiety się obrażają zupełnie bez powodu na faceta, bo po prostu sobie coś ubzdurają, bo chcą coś na nim właśnie wyperswadować. Albo chcą po prostu, żeby się nimi zainteresował, chcą, żeby ich wysłuchał czy coś takiego i strzelają wtedy focha. Tego typu fochy do niczego dobrego nie prowadzą i tak naprawdę oddzielają was od siebie. Oddzielają was od siebie nie w taki sposób, że zaczynacie za sobą tęsknić, nie w taki sposób, że możecie poczuć tą swoją więź, będąc troszkę dalej od siebie, tylko całkowicie po prostu niszcząc was związek. Każdy tego typu foch, jakbyś sobie wziął na skali na przykład 10 tysięcy punktów, czy nawet 1000 punktów, to każdy foch odbiera ci jeszcze jeden punkt. Odbiera jeden punkt, aż dojdzie do punktu granicznego, kiedy ktoś już po prostu ma dość i kończy tą relację albo szuka jakichś innych dróg. Punkt czwarty to dbanie o siebie. Ludzie bardzo często będąc w związku, zwłaszcza długoterminowym, przestają dbać o siebie. Już pomijając rzeczy tego typu jak własna higiena, jak to, żeby mieć zadbane włosy, paznokcie, żeby być zawsze pachnącym i czystym, to przestają dbać o siebie po prostu w kwestii ich wyglądu własnego, w kwestii tego, w jaki sposób właśnie wygląda ich ciało, przestają dbać o swoją sylwetkę i niestety to jest krótkoterminowy bardzo sposób myślenia. Myślą na przykład, że po małżeństwie no to już wszystko jest załatwione i już zawsze będziemy razem, więc teraz to już nie trzeba o siebie dbać, nie trzeba o siebie walczyć. Niestety tak nie jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak dużo rozwodów. Ludzie się rozstają i już małżeństwo przestało mieć taką rolę jak dawniej, że był to jakiś taki certyfikat na całe życie. Teraz już jest to bardziej wolne, więc też nie możesz oczekiwać po prostu, że partner czy partnerka będzie z tobą bez względu na wszystko. Ludzie mają jakieś swoje po prostu limity i myślenie w kategoriach takiej pięknej miłości, że nieważne co się stanie, ja zawsze będę z tobą, no jest troszkę hipokryzją, bo później jak przychodzi co do czego, większość ludzi no jednak oczekuje czegoś od tego związku, jednak patrzą w ten sposób właśnie, że chcą, żeby partner czy partnerka dalej był dla nich atrakcyjny, nie? Punkt piąty jest taki, że musisz mieć swoje własne życie. Musisz mieć swoje własne życie. Nie może być tak, że związek jest jedynym, co wypełnia po prostu twoje życie, że wszystkie rzeczy robicie razem, że nie macie żadnych swoich znajomych, że jak wychodzicie, to tylko razem, nigdzie się nie ruszasz po prostu bez swojego partnera czy partnerki. To niestety prowadzi do patologii, do czegoś, co nazywa się współzależność. Tego właśnie uczymy was też, między innymi w programie Akademia Związków. I od razu tutaj chciałbym cię zaprosić na webinar, darmowy webinar, który tym razem nie ja, ale Janek Gajosow, współtwórca właśnie tego programu, poprowadzi dla ciebie już w ten czwartek, czyli no jak oglądasz film teraz w środę, kiedy on został opublikowany, no to już jutro o godzinie 19:00. Właśnie Jan Gajos poprowadzi dla ciebie darmowy webinar na temat związków. No i tutaj możesz znaleźć pod tym filmem linka od razu, żeby odebrać sobie darmowe zaproszenie. Będzie to darmowe szkolenie z bardzo dużą ilością wiedzy. No i my właśnie uczymy was na temat tej współzależności, czyli tego, że w związku, jeśli ludzie nie posiadają swojego własnego życia, to przestają być dla siebie interesujący. Przestają mieć tematy do wspólnych rozmów, przestają mieć w ogóle tematy do rozmów. Wszystko, co robią, robią razem, więc nie są w stanie znaleźć coś ciekawego, co by było właśnie poza tym związkiem. Nie mają, porzucają swoje własne pasje właśnie przez być może tą relację. I to nie jest nic dobrego. Ty powinieneś czy powinnaś mieć swoje własne życie. Powinno to być na zasadzie takiej, że okej, ty jesteś tutaj, partnerka jest tutaj i macie swoje własne części indywidualne i oprócz tego macie część wspólną. A nie tak, żeby ta część wspólna to było 100% waszego po prostu życia. Kolejny punkt jest taki, że
Punkt szósty, że musisz pozbyć się swoich kompleksów. Kompleksy to jest coś, co potrafi też negatywnie bardzo wpływać na związek pod takim względem, że bardzo często, w zasadzie no, myślę, że 95% sytuacji, w których ktoś ma jakieś kompleksy, bo kobieta ma na przykład kompleks, że jedna pierś jest mniejsza albo większa, albo niżej, albo wyżej, mężczyźni mają, że ich tam przyrodzenie jest w lewą stronę wygięte, czy w prawą, albo jedno jajko wisi duże, niżej od drugiego, co jest zresztą każdy tak ma, albo że na przykład uszy odstają, czy jakieś tego typu rzeczy, czy ktoś ma krzywego jednego zęba i tego typu rzeczy. Tego typu kompleksy przeważnie są tylko i wyłącznie dostrzegalne przez tą osobę. One nie są problemem dla całego świata dookoła, tylko ta osoba po prostu na tyle siedzi przed swoim lustrem, wpatrując się w niej, patrząc na siebie, zamiast skupić się na innych ludziach, na świecie dookoła, że dostrzega właśnie jakieś swoje małe wady, które każdy i każda z nas ma. Każdy czy każda z nas, słuchajcie, moi drodzy, ma wady, ma ciało, które nie jest idealnie symetryczne, które nie jest perfekcyjne, które ma jakieś defekty, blizny, niedoskonałości i tak dalej. Po prostu to ciało trzeba zaakceptować. Jeśli twój partner akceptuje twoje ciało i podoba mu się twoje ciało, to dlaczego ty masz wyszukiwać się w nim jakichś wad, które nikomu nie przeszkadzają i dodatkowo jeszcze cały czas te wady podkreślać? Ludzie podkreślają właśnie swoje kompleksy, bo albo oczekują, że ktoś będzie ich pocieszał, czyli właśnie będzie mówił, wcale nie masz odstających uszu, a niestety zwracając na to ciągle uwagę, sprawiają, że ktoś wreszcie zacznie postrzegać ciebie jako po prostu uszatka, nie? Albo cały czas na przykład, nie wiem, dziewczyna będzie mieć kompleksy na punkcie swoich piersi i nie będzie ich nikomu pokazywać. No to też nie jest dobre, bo facet, jeśli jest z kobietą w związku, chciałby sobie trochę porobić i w ten sposób, a nie dlatego, że tam dziewczyna ma, nie wiem, jakąś skazę, czy one nie są równej wielkości, czy coś takiego, no to ona się wstydzi pokazać. To potrafi zepsuć najlepszy związek i odebrać w ogóle całą radość seksu. Kolejna rzecz. Punkt siódmy to jest taki, że powinniście mieć swój wspólny czas dla was. To jest to, co wcześniej powiedziałem, że macie mieć części swoje indywidualne, ale oprócz tego waszą wspólną część i ta wspólna wasza część powinna być dobrej jakości. To nie powinno być to, że wy po prostu w domu, jeśli już jesteście, wiesz, małżeństwem, mieszkacie razem, że wracacie po pracy i po prostu wasz czas, który spędzacie razem, to jest taki, że kobieta na przykład coś tam gotuje w kuchni, facet siedzi przed telewizorem, a później idą spać. To nie jest wspólnie spędzony czas. To, że wy przebywacie niedaleko siebie, nie, absolutnie nie oznacza, że wy spędzacie razem czas. Czas dla was, który poświęcacie sami dla siebie, powinien być czasem wysokiej jakości, kiedy skupiacie się na sobie w 100%. To nie jest wtedy siedzenie na telefonie, nie jest siedzenie przed komputerem, tylko czas, który właśnie macie szansę poświęcić się dla was na budowanie waszej relacji. Kolejna rzecz, punkt ósmy, to jest podział obowiązków. Ja jestem tradycjonalistą. Dla mnie obrzydliwe są pojęcia, które obecnie są wprowadzane w Europie. Gender to w ogóle mi się chce wymiotować, jak słyszę to słowo. Chyba, że w formularzu po angielsku trzeba wpisać płeć. Natomiast wtedy chyba piszą seks. No, więc dla mnie w ogóle pojęcie idea gender, czyli wrzucanie kobiet i facetów do jednego worka, jest czymś po prostu obleśnym i ludzie, którzy to wymyślają, są po prostu dla mnie psychopatami i powinni być zamknięci. Więc wszelkie tego typu idee w ogóle. Ideę, nawet nie mówiąc o równouprawnieniu, bo jest równouprawnienie, moi drodzy, nikt nikomu nic nie broni, każdy może sobie znaleźć pracę, jaką chce, każdy może znaleźć uczelnię, jaką chce, więc ludzie sobie radzą. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, że i kobieta ma jakieś predyspozycje swoje w związku, mężczyzna ma swoje predyspozycje w związku i ludzie powinni się tutaj dopełniać, a nie stawać po prostu tacy sami. Kiedy kobieta staje się bardziej męska, facet się po prostu staje ciotowaty i staje się bardziej kobiecy, to niestety w takim związku no, zanika jakakolwiek atrakcyjność. My się sobie podobamy przede wszystkim dlatego, bo kobieta jest właśnie kobieca, ma w sobie pierwiastki te kobiece, mężczyzna ma w sobie ten testosteron i pierwiastki męskie i dzięki temu właśnie jesteśmy dla siebie atrakcyjni. W momencie, kiedy to zaczyna się wszystko razem zbijać do jednej kupy, to niestety przestają ludzie, no zresztą zobaczcie, jak to jest właśnie w Europie już. Nie ma małżeństw, promowane jest to, żeby dwóch tatusiów wychowywało dzieci, no to już jest w ogóle absurd. I właśnie dąży się do jakichś takich w ogóle no, wymyślonych z kosmosu modeli rodzinnych. Natomiast ja uważam, że w związku, i zresztą to nie jest to, że ja to uważam, ja sam to dostrzegłem w swoich relacjach, studiowałem ten temat od kilkunastu lat już swojego życia, pomagałem ludziom od kilkunastu lat i widziałem po prostu, że we wszelkich relacjach, w których te role męskie i żeńskie są zaburzone, to niestety później prowadzi to do patologii.
prowadzi to do pewnych patologii, dlatego kobieta nie powinna, mówię w cudzysłowie oczywiście, nosić spodni w związku. Ona nie powinna konkurować z mężczyzną. Nie powinien facet, którego rolą jest to, żeby walczyć. Rolą jest, żeby walczyć, czy w pracy, czy budować karierę, czy budować swój biznes. Musi tam walczyć z ludźmi i tak dalej. I żeby po tej walce jeszcze wracał do domu wieczorem każdego dnia i musiał walczyć ze swoją partnerką. I tak samo nie powinno być tak, że na partnerce są zrzucane obowiązki tego, że ona ma zapewnić właśnie bezpieczeństwo finansowe rodziny, że ona musi tej rodziny bronić, że ona ma właśnie przejmować tą rolę męską i oprócz tego jeszcze mieć te swoje role żeńskie. Ludzie powinni tutaj się dopełniać. Powinni się dopełniać i wtedy związek jest szczęśliwy. Bo wtedy mogą się wyspecjalizować w swoich po prostu rolach, zarówno mężczyzna, jak i kobieta. I dzięki temu właśnie, no, ta relacja ma normalny sens. Więc o tym trzeba pamiętać, moi drodzy. Olejcie zupełnie jakieś nowoczesne idee Unii Europejskiej o gender i jakimś innym sraniu w baniu. Na pewno nie stworzycie szczęśliwych związków z czymś takim. Kolejna rzecz jest taka, punkt 9, że trzeba pracować nad zaufaniem. Ja zawsze miałem takie podejście, pomimo tego, że zdarzyło mi się w życiu dwa razy, że byłem zdradzony gdzieś tam dawniej, to nigdy nie straciłem wiary w to, że po prostu jeśli ja mam stworzyć jakikolwiek związek, to musi to być związek oparty o zaufanie. Ja nigdy w życiu nie myślałem nawet, że chciałbym mieć partnerkę, której ja nie ufam, która muszę się martwić, jak ona gdzieś wyjdzie, muszę jej przeglądać telefon czy komputer sprawdzać, bo może coś wykręcić na boku. Nie, ja zawsze daję to zaufanie. Jeśli ktoś to zaufanie wykorzysta i po prostu mnie oszuka w jakiś sposób, to więcej on nie jest już częścią mojego życia. To jest jego problem, nie mój. Ja mam swoje pewne zasady, że jestem uczciwy, że właśnie jestem wierny, że nigdy nie zdradzam i tak dalej. I to jest jakby mój kręgosłup moralny. I tak samo poszukuję osoby, która będzie miała taki sam kręgosłup moralny, żebyśmy mogli się dograć. I teraz jeśli jakaś kobieta nie ma tego kręgosłupa moralnego, to bardzo dobrze, że ona im wcześniej, tym lepiej po prostu da mi to do zrozumienia, bo ja nie będę tracił więcej czasu na relacje z nią, nie? Więc ja daję pełne zaufanie, ale w pierwszym momencie, w którym ktoś to zaufanie po prostu nadwyręży, no to out, już więcej nigdy nie będzie częścią mojego życia. I myślę, że to jest dobre podejście. Bo mieć takie podejście, żeby po prostu wszystkich ludzi cały czas podejrzewać o to, że chcą cię skrzywdzić, oszukać, to jest cały czas życie w poczuciu strachu. To jest życie takie, w którym ciężko jest być człowiekiem wolnym, szczęśliwym i który normalnie może fajnie działać. Kolejna rzecz jest taka, punkt 10, że właśnie musicie w związku, no powiązana też właśnie z tym zaufaniem, że w związku musicie wyznawać wspólne wartości. Musicie mieć wspólne cele, wspólną wizję tego, w jaki sposób widzicie swoją przyszłość. Podjęcie tego, że przeciwieństwa się przyciągają, no nie do końca ma tutaj znaczenie. Ma znaczenie w kwestii właśnie płci, pewnych ról, pewnych cech właśnie damskich czy męskich. Natomiast jeśli chodzi o wasze główne wartości, o wasze życiowe cele, to jak chcecie, żeby wasze życie wyglądało, one niestety muszą być spójne ze sobą i nie ma tutaj dróg na skróty. Jeśli ty na przykład jako kobieta chcesz mieć w życiu 5 dzieci, i to jest dla ciebie najważniejszy twój cel, a twój facet absolutnie w ogóle nienawidzi dzieci i nie chce mieć nigdy tych dzieci, to jak możecie być kiedyś szczęśliwi? Albo ty, albo on, po prostu nie będziecie w życiu szczęśliwi w ten sposób. Jeśli na przykład ty chcesz mieszkać i dla ciebie jest to bardzo istotne, że chcesz mieszkać na przykład w ciepłych krajach, a twoja partnerka koniecznie chce zostać w Polsce, to też możecie mieć problem z tym, żeby razem znaleźć wspólny środek, nie? Więc trzeba się dowiedzieć i poznać siebie właśnie pod tym względem, jak każde z was widzi swoją przyszłość, tak żeby ona była kompatybilna. Również chodzi tutaj o wartości właśnie dotyczące waszych zasad moralnych. Tego, w jaki sposób postrzegacie zdradę, w jaki sposób postrzegacie uczciwość i inne jeszcze cechy bardzo istotne, takie można by powiedzieć podstawowe w budowaniu charakteru. No tak, żebyście po prostu tutaj nie byli cały czas w konflikcie, nie? Kolejna rzecz, 11, to jest wsparcie. Żeby stworzyć szczęśliwy związek, ten związek musi być oparty o wspólne wsparcie. Czyli takie działanie, że na przykład jeśli ty masz partnerkę, to tą partnerkę wspierasz w jej marzeniach, w jej hobby, w jej pasjach, żeby się rozwijała, żeby mogła się cieszyć życiem. Jeśli tak samo ty masz partnera, to też wspierasz go w tym, do czego on dąży. Ja z moją żoną jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ moja żona właśnie pomaga mi bardzo, no teraz na przykład kręci ten film, ale bardzo pomaga mi w tym, co jest moją pasją, czyli właśnie przekazywaniu wam wiedzy. Bardzo mi pomaga też w prowadzeniu innych firm, które mam tutaj informatyczne, pomaga w księgowości i tak dalej. Ale chodzi
też o takie wsparcie mentalne, że ja zawsze, kiedy mam jakiś pomysł, jakąś ideę, to mogę od niej właśnie uzyskać wsparcie, ona mnie zmotywuje tutaj do działania, ona mnie wesprze, powie, że to jest dobry pomysł, że to jest fajna rzecz, żebym działał, będzie się starać tak, żebym ja miał odpowiednie warunki też do działania i to samo działa w drugą stronę. Kiedy moja żona, ona na przykład bardzo lubi, ja na przykład dążę, osiągam jakieś cele, robię Ironmany, doktoraty i inne rzeczy, a moja żona ma zupełnie inne, właśnie bardziej takie, można by powiedzieć, kobiece zajęcia, bardzo lubi szyć coś, ostatnio uszyła pościele na pół domu naszego, lubi ostatnio malować, zaczęła sobie różne rzeczy, robić jakieś rzeczy z drewna, czy odnawiać coś sama tutaj właśnie w domu. I ja tak samo wspieram ją w tych rzeczach, ja tak samo zawsze staram się nie tylko dodać jej właśnie otuchy w tego typu sprawach, dać jej to wsparcie na poziomie mentalnym, ale również też pomagać no, fizycznie, jeśli ona potrzebuje tu jakiejś pomocy. Więc o to chodzi właśnie, żebyście wy oboje nawzajem akceptowali i doceniali to, że druga strona chce się rozwijać. Często dostrzegam, że jest w związkach tak, że na przykład jest dziewczyna, która w pewnym momencie stwierdza, że ona by chciała coś zacząć robić lepszego, chciałaby się rozwijać, czytać książki i tak dalej, a facet, który sam wcale nie doskonali się, po prostu idzie do swojej roboty, wieczorem wraca, ogląda telewizję i on w momencie, kiedy widzi, że ona się zaczyna rozwijać, zaczyna hamować ten jej rozwój, wyśmiewać jej pasję, czy krytykować to, co ona robi. Dlaczego? Bo on się po prostu boi, że on zostanie z tyłu. Boi się, że zostanie z tyłu, no bo on się nie rozwija, ona się zacznie rozwijać, zacznie iść do przodu, nie? I on się boi po prostu, że ona go w pewnym momencie zostawi. Dlatego stara się po prostu ukrócić na samym początku już ten jej rozwój. No to do niczego nie prowadzi, bo kobieta i tak czy siak będzie się chciała rozwijać i się będzie rozwijać, a nie mając właśnie wsparcia od swojego partnera, tym większe prawdopodobieństwo będzie, że po prostu go kiedyś zostawi. Kolejny punkt 12 to jest życie seksualne. Bardzo ważny element związku. Tak naprawdę, jeśli się zastanowisz, czym różni się przyjaźń od miłości, no to wiele tych różnic nie ma. Wiele różnic nie ma. Tak naprawdę główna z nich to jest to, że właśnie wasze wspólne życie seksualne, że przeważnie z przyjaciółmi się nie sypia, a z partnerem czy partnerką tak. I teraz w tym życiu seksualnym trzeba właśnie dbać nie tylko o siebie, bo o siebie też trzeba dbać. Też człowiek nie może być tak, że on wiecznie jest właśnie zakompleksiony, boi się na przykład opowiedzieć o swoich fantazjach, boi się tutaj być zaspokojony, bo ma na przykład jakieś jeszcze wkręcone rzeczy, jakieś poczucie winy związane z religią, na przykład, że seks to jest coś złego i za każdym razem trzeba płakać po tym i tak dalej. Przeżywałem dawniej takie właśnie sytuacje. Będąc jakąś partnerką, która właśnie przesadnie była religijna i po prostu dla niej no to wszystko było zło. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby dbać o właśnie zaspokojenie seksualne partnera czy partnerki. Jeśli w związku na przykład mężczyzna dba właśnie o swoją kobietę, czy kobieta o mężczyznę tak samo, to zmniejsza też jakiekolwiek w ogóle prawdopodobieństwo zdrady, czy jakichś skoków w bok. Jeśli ktoś jest zaspokojony w związku, jeśli partner czy partnerka nawet samodzielnie po prostu wykazuje jakąś inicjatywę, stara się spełnić pewne fantazje swojego partnera czy partnerki, to taka osoba no, nie ma zupełnie potrzeby, jest zaspokojona. Jej potrzeby są zaspokojone, te fizjologiczne, oprócz tego też mentalne, więc ona nie ma żadnych nawet pomysłów na to, żeby gdzieś uciekać, żeby w ogóle myśleć o kimkolwiek innym. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt. Natomiast punkt 13, nie mniej ważny, to jest to, że w związku nie może być narzekania. Narzekanie potrafi zniszczyć każdą relację międzyludzką, bo kto chce przebywać z człowiekiem, który wiecznie narzeka, który wiecznie tylko cały czas jemu się wszystko nie podoba. Ja na przykład lubię przebywać z moim pieskiem, bo on nigdy nie narzeka, zawsze jest szczęśliwy i chce się bawić i cieszy się życiem. Dlatego tak fajnie się z nim spędza czas, nie? Natomiast też staram się otaczać ludźmi, którzy nie narzekają, zaczynając od mojej żony, która nigdy praktycznie nie narzeka. Chyba nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek narzeka. Poprzez moich przyjaciół, poprzez ludzi, z którymi spędzam jakiś swój czas. Po prostu narzekanie do niczego nie prowadzi. Jak ci coś nie pasuje w życiu, to zmień to. Jak nie potrafisz to zmienić, no to musisz to zaakceptować. A narzekanie nie ma tutaj absolutnie żadnego sensu. Kolejny punkt, 14, to jest skupienie się. To jest to, na czym ty się skupiasz w waszej relacji. Wiadomo, że każdy czy każda z nas ma swoje jakieś wady. Mamy swoje wady. To nie muszą być to, co wcześniej wspomniałem, tylko wady związane właśnie z twoją fizjologią, z twoim organizmem, z twoim ciałem, ale również mogą to być wady w twoim zachowaniu. No każdy z nas czasem popełnia jakieś błędy, jesteśmy tylko ludźmi. Nawet człowiek, który pracuje cały czas nad sobą, nawet mnich buddyjski, który przez 20 lat siedzi i medytuje, on czasem może stracić cierpliwość. Każdy może z nas stracić cierpliwość, powiedzieć jedno słowo za dużo, może na przykład
zrobić coś nie tak jak trzeba, bo nie wie, bo popuściły mu nerwy, bo nie opanował swoich emocji. I trzeba nauczyć się sobie wybaczać, to jest pierwsza rzecz, ale też nauczyć się w związku skupiać na tym, co jest dobre. Bo w każdej relacji, jeśli ludzie są ze sobą 5 lat, 10 lat, na pewno nazbiera się tyle rzeczy jakichś przykrych, bo przykrość czasem można sobie po prostu zrobić właśnie nieświadomie, albo też bez jakiejś tam specjalnych intencji, po prostu zrobić sobie przykrość, bo właśnie człowiekowi brakło trochę samokontroli, czy powiedział dwa słowa za dużo, czy po prostu był w nerwach, czy go coś wkurzyło, czy był pijany i tak dalej. I trzeba nauczyć się po prostu wybaczać te rzeczy i zapominać o nich. Najgorsze, co można zrobić, to jest już w kłótniach w ogóle wypominanie sobie nawzajem pewnych rzeczy. To jest taki proces, gdzie ludzie się kłócą i moja żona to fajnie zawsze opowiadała, nawet w którymś filmie o tym mówiłem, że albo ludzie się kłócą po to, żeby być razem, czyli chcą znaleźć jakiś kompromis w jakichś sprzecznych wartościach, na przykład ktoś chce jechać na wakacje tu, a druga osoba tutaj, nie? I kłócą się, bo chcą razem pojechać na te wakacje. Jakby nie chcieli być razem, to powiedzieli, dobra, jadę tu, ty tu i nara. Natomiast chcą być razem, więc chcą znaleźć jakiś złoty środek. Albo ludzie się kłócą właśnie po to, żeby się rozstać. I przeważnie te kłótnie, żeby się rozstać, właśnie są oparte o wzajemne wypominanie sobie pewnych rzeczy. A ty rok temu zrobiłeś to, a ty dwa lata temu zrobiłaś to. I tak ludzie się przekrzykują i ze zwykłej sprzeczki o to, kto ma wynieść śmieci, za chwilę mogą dojść do punktu, w którym już w ogóle już rzucają w obrączkami, już kłócą się, już chcą się rozwodzić i grożą sobie tym, że nawzajem siebie po prostu zostawią. Jaki ten piesek jest kochany, słuchajcie. Chodź, kamerko. Ninja jest, słuchajcie, jednym z najfajniejszych stworzeń, jakie mogłem w życiu poznać. Właśnie pieseczek. Taki mały przerywnik z pieseczkiem. Śpi sobie tutaj, bo gorąco. No w każdym razie właśnie skupianie się na tych rzeczach, które były jakieś przykre w przeszłości, nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli to są jakieś rzeczy, bo nie wiem, partner cię gdzieś tam zdradził, czy partnerka cię zdradziła i nie potrafisz tego przeboleć, to trzeba się może rozstać po prostu, a nie tylko cały czas robić kwas drugiej osobie i starać się ją ukarać za to, że kiedyś popełniła błąd. Natomiast jeśli nie ma oczywiście takich hardkorowych tutaj gdzieś waszych przykrości między wami, to skupiaj się na tym, co jest dobre w twoim partnerze czy w partnerce. Skupiaj się na tym, co jest dobre w waszym związku i pielęgnuj to. Rzeczy, które są negatywne, staraj się naprawiać poprzez rozmowę, poprzez dialog, poprzez ulepszanie siebie nawzajem, poprzez sugerowanie sobie pewnych pomysłów, wspieranie siebie. Dużo więcej można zdziałać właśnie robiąc pozytywne jakieś rzeczy w stosunku do drugiej osoby, niż właśnie jakimś szantażem emocjonalnym, czy wypominaniem sobie, czy próbą jakiejś manipulacji. No i punkt 15, bardzo ważny, to jest to, żeby zrozumieć właśnie relacje damsko-męskie. Żeby zrozumieć to, jak wygląda dynamika relacji damsko-męskich. Zrozumieć to, czym różnią się mężczyźni od kobiet, bo oczywiście każdy z nas wie, że tam co innego mamy w majtkach i kobiety mają większe tutaj piersi od mężczyzn, to już zależy, jak mężczyzna jest też zbudowany, nie, i kobieta, ale przeważnie mają większe piersi od mężczyzn, mają trochę inną buzię fizjologiczną, natomiast też bardzo, bardzo się różnimy na poziomie psychologicznym, wręcz różnimy się w budowie mózgu bardzo mocno. I te rzeczy trzeba zrozumieć. Trzeba zrozumieć to, w jaki sposób właśnie myślą kobiety, w jaki sposób myślą mężczyźni, czego oczekują od życia. Jaki mają sposób właśnie przetwarzania pewnych informacji. Nie można absolutnie tutaj myśleć swoimi kategoriami. Facet nie może myśleć, jeśli chodzi o traktowanie na przykład swojej kobiety, według swoich kategorii. Nie może starać jej się zapewnić właśnie tego, czego on sam oczekuje. Bo mężczyźni i kobiety zupełnie czegoś innego oczekują od związku, od relacji, zupełnie inaczej się ze sobą komunikują, zupełnie inaczej podchodzą do życia, więc trzeba te rzeczy zrozumieć, bo one są już odkryte. Są już odkryte, właśnie dlatego stworzyliśmy dla was ten program Akademia Związków, żebyście mogli tych rzeczy się nauczyć. 30-dniowe szkolenie, gdzie właśnie dostajesz ode mnie i od Janka potężną wiedzę na temat tego, jak budować szczęśliwy związek w bardzo różnych kategoriach. Od tego, jak się kłócić, jak zaczynać w ogóle relacje, jak radzić sobie z problemami i seksualnymi, i kłótniami różnego rodzaju, jak zaplanować swoje życie finansowe, jak radzić sobie z jakimiś różnicami pomiędzy wami, z konfliktami, jak sprawić, żeby ta wasza miłość cały czas właśnie się rozwijała i kwitła. Więc jeśli temat cię interesuje, to przypominam ci, pod tym właśnie filmem tutaj masz od razu link z zapisem na webinar, który w ten czwartek o godzinie 19 poprowadzi Janek Gajos. No, także skorzystaj z tego koniecznie. No, natomiast właśnie tych 15 punktów, to są rzeczy, które mi wydają się najważniejsze w budowaniu właśnie relacji czy budowaniu związku.
jeśli ty chcesz stworzyć szczęśliwe relacje, bo to nie tylko chodzi o jakiś teraz związek, w którym jesteś. Być może to jesteś jeszcze młody czy młoda, jesteś w jakiejś relacji dosyć niedojrzałej i jeszcze będą cię czekać te najpoważniejsze związki w twoim życiu, czy ten jeden najpoważniejszy. Niezależnie od tego, warto się tego już nauczyć. Już nauczyć, ja wiem to sam, bo kiedyś bardzo borykałem się właśnie z samotnością, z nieumiejętnością absolutnie tego, żeby w ogóle właśnie zrozumieć kobiety, żeby sprawić, że kobiety się będą mną interesować i tak dalej. I odkryłem to w swoim życiu. Że to nie jest tak, że to musi być efekt tego, że ty masz być jaki jesteś po prostu, a jak się urodziłeś źle, no to już na całe życie ma pozostać to źle, bo przeważnie po prostu niektórzy ludzie mają jakieś swoje doświadczenia w dzieciństwie, że uczą się tych relacji naturalnie, a niektórzy ludzie po prostu muszą sami to przyswoić później gdzieś w swoim życiu. Więc zachęcam cię, żeby to przyswoić. Jeśli spodobał ci się ten film, daj łapkę w górę albo najlepiej i daj łapkę w górę i zostaw tutaj komentarz. Bardzo nam pomożesz, żeby te filmy trafiały do większej ilości osób. Tak działa właśnie YouTube, że jeśli ty zasubskrybujesz nasz kanał, wciskając też taki dzwoneczek, dasz łapkę w górę i równocześnie dasz komentarz, to film trafi do większej ilości osób, zamiast na przykład zobaczyć go 5 tysięcy osób, zobaczy go 50 tysięcy, czy nawet kilkaset tysięcy. Więc dziękuję ci bardzo za właśnie twoją uwagę podczas tego filmu. Mam nadzieję, że te rzeczy właśnie, które tutaj opowiedziałem ci, no, pomogą ci tworzyć szczęśliwsze związki, zwrócą ci uwagę na niektóre aspekty i chciałbym tutaj, żebyś wypisał w komentarzach, które z tych tematów dotychczas nigdy jakby nie były twoim punktem skupienia w związku? Czyli nad którymi z tych spraw 15 musisz jeszcze popracować w swoim związku, a nawet jak jesteś teraz sam, to popracować w przyszłych związkach, tak żeby po prostu być coraz lepszym człowiekiem i tworzyć coraz lepsze relacje. No, więc napisz w komentarzu, podyskutujemy sobie tutaj, a ja się na dzisiaj z tobą żegnam. Szczęśliwych walentynek, trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!